Szczęść Boże w 34. niedzielę zwykłą w ciągu roku, czyli Niedzielę Chrystusa Króla. Czy lękać się mamy sądu ostatecznego? Owszem, ale tylko wtedy, kiedy nie jesteśmy zdolni do kochania. Bo sądów będzie sądem z miłości, jak mówi nam Święty Jan od Krzyża. A chcąc osiągnąć miłość, miłość musimy wprowadzać w każde nasze działanie, nawet te najmniejsze. Ta dzisiejsza Ewangelia jest bardzo plastyczna w swoim obrazie. Ona daje nam wiele możliwości do działania, tylko trzeba chcieć coś zrobić. Ale też przestrzega przed taką bezczynnością. Bo sąd przed królem nie będzie sądem z przewinień, nie będzie pokazem siły, że teraz to ja wam pokażę, ale będzie sądem pozbawionym wyniosłości. Po prostu do miłości będzie należało ostatnie słowo. Okaże się, czy kochaliśmy wystarczająco dobrze, hojnie, bezwzględnie i mądrze. Chcąc jednak przygotować się do tego jakże ważnego spotkania, już dzisiaj musimy wiedzieć, gdzie jest nasz Bóg. I to pytanie, gdzie On jest, wcale nie jest jakimś wymyślonym pytaniem. Zadają je wierzący i niewierzący. Tylko wszystko zależy od kontekstu. Niewierzący zapytają o obecność Boga, gdy dzieje się tragedia, wojna czy jakakolwiek krzywda ludzka. Zadają je z satysfakcją, by pokazać, że nasza wiara w kogoś, kto pozwala na czyjeś cierpienie, jest po prostu głupia. Bo nie są świadomi, że właśnie w tych skrzywdzonych jest On i czeka na ludzi, którzy wyciągną do Niego rękę z chlebem, wodą, lekarstwem albo obronią lub wiedzą. Jezus mówi wprost: wszystko, coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Inaczej wyjdzie ludzka ignorancja i pytanie, kiedy mieliśmy ku temu sposobność. Tych okazji nie brakuje. W najbliższej rodzinie, w sąsiedztwie, pod sklepem. O tym będzie ten sąd, czy mieliśmy otwarte oczy i serce. Miłość do bliźniego staje się sprawdzianem miłości do Boga. O tym pisze święty Jan w swoim liście. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jezus mówi wprost, to czym żył. Żył miłosierdziem ukazywanym w różnych momentach swojej działalności. Nie możemy wymówić się, że nie wiedzieliśmy o tym. Wielokrotnie rozmnożył chleb, bo ludzkość cierpiała głód. Nie tylko głód na ciele, ale przede wszystkim głód wewnętrzny, by mieć cel w życiu, by mieć nadzieję na lepsze jutro. Wielokrotnie wyciągał rękę do ludzi, którzy byli chorzy, odizolowani jak trędowaci, przykuci do swego miejsca, nie mogący nic zrobić. Ale ich chorobą był grzech, który sprawiał, że człowiek pozbawiony był siły do działania. Jego miłosierdzie nie widziało żadnych przeszkód, ale i też nie oczekiwał niczego w zamian. Działał bezinteresownie, po to przyszedł na świat, by służyć, a nie pławić się w luksusach. Przyszedł w ubóstwie betlejemskiej stajenki, nagi. Niemalże nagi odszedł i pozbawiony został wszystkiego, co posiadał. Niczego dla siebie nie zostawił, ale zostawił nam siebie na wieczność. Kiedy się nad tym zastanawiamy, to faktycznie tylko On ma prawo nas sądzić z uczynków miłosierdzia, bo nam miłosierdzie okazał. Przecież powiedział, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Miłość Boga i miłość człowieka zbiegają się w jednym i tym samym przykazaniu. Jest to podstawowe prawo, które decyduje o wiecznym losie każdego człowieka. Miłość nadaje sens wszystkim prawom, prorokom, Ewangelii, sakramentom i życiu Kościoła. I choć zewnętrznie wyglądamy tak samo, to w dzień sądu okaże się, kto jest owcą, a kto jest kozłem. Kto będzie błogosławiony, a kto będzie potępiony. Otrzymujemy kolejną szansę na wprowadzenie zmian, by spojrzeć na człowieka tak, jak widział go Chrystus. Jak podpowiada święty Josemaria skliwa, żadne ludzkie życie nie jest życiem odosobnionym, lecz przeplata się z życiem innych. Żadna osoba nie jest pojedynczym wersetem, lecz wszyscy stanowimy część boskiego poematu, który Bóg pisze z pomocą naszej wolności. Chrystus jest królem nie z urzędu, nie z nadania, ale z doświadczenia. Bowiem sam cierpiąc wszystkie te rzeczy i głęboko ich doświadczając, wie, jak boli pogarda wyrażona z wyższością i wie, jak pociesza miłość okazana przez tych, którzy nie lekceważą potrzeb braci. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.